Okej, pouczymy się teraz triple fulla, czyli potrójnej śruby przez głowę do tyłu. Jest to jeden z moich ulubionych ruchów, które właśnie zmasterowałem sobie na trampolinie i przeniosłem sobie na twardsze powierzchnie. Co i jak, jeśli chodzi o naukę tego, jest dosłownie identyczna, jak sobie robimy w double fullu. Czyli będziemy się otwierać zarówno przez ćwiartki, jak i połóweczki. Zrobimy sobie 2¼ i 2,5, żeby potem móc sobie wkręcać potrójną śrubę. Jest to jednak dosyć duża przepaść w ruchu między dwójką a trójką, co wymaga dodatkowo jeszcze paru wyjaśnień, jak sobie wejść lepiej w rotację. A potrójna śruba to to. Żeby sobie zrobić naszą trójeczkę, przede wszystkim musimy sobie dobrze wymasterować podwójną śrubę. Będzie to nasza podstawa, więc bardzo ważne jest to, żebyście nie prowadzili tej podwójnej śruby z głowy, nie gieli w ogóle pozycji, tylko ładnie, prościutko robili double fulla. Jeśli macie naprawdę dobrze wykatowaną podwójną śrubę, także robicie ją zawsze jak wstryk palcem, to, co chcemy sobie złapać, to zacząć się powoli otwierać w ćwiartki. Postaramy się robić trochę wyższe double fulle, tak żeby móc biodrami mocniej otwierać się do boku, czyli coś takiego. Jak potrafimy się tak otwierać? To teraz. Staramy się nie bendować mocno naszej dwójki, nie wyginać ją mocno pod siebie, tylko wyjść bardziej do góry klatką piersiową i zacząć sobie powoli nakręcać jeszcze więcej śruby. To, co mi pomogło, to przy wejściu rękoma, jak sobie zaciągam, to nie tak, że przez głowę tutaj mocno i wtedy do śruby, tylko trochę bardziej zaciągam sobie tu przez bok. Wtedy łatwiej mi się otworzyć w tej osi śrubowej, nie robiąc dodatkowo salta w tej osi. Więc jak będziemy sobie działać 2,5, po prostu mocno otwieramy się na starcie barkami i na końcu próbujemy sobie przypilnować tak, żeby wylądować sobie nasze 2,5 ładnie. Teraz najważniejsze jest to, że potrzebujecie po prostu materaca, asekuracji i przełamać się do potrójnej śruby. Najważniejsze jest to, że kiedy robicie trójkę, nie możecie wkręcać głową salta, czyli staracie się nie robić tego, że kiedy wbijacie, to robicie ją nisko, tylko staracie się centralnie do góry wylecieć klatką piersiową. To jest bardzo ważne. My chcemy zgasić naszą rotację saltową i nakręcić jeszcze mocniej śruby. Przy wejściu wysoko klata, nie kładziemy się w ogóle do tyłu, a bardziej niż kłaść do tyłu, staramy się w wysokości tu ładnie, mocno za siebie otworzyć rękoma. Kiedy wchodzimy w śrubę, pamiętajcie, żeby wykorzystać do twista całe ciało. Czyli nie robimy tego tak, że same ręce idą do boku, ale przy trójce szczególnie i już w wyższych śrubach musimy mocno zaznaczyć nasze wejście barkami i biodrami. Czyli za naszymi rękoma, kiedy się ściskamy, mocno dokręcamy barki, biodra, tak żeby złapać ładną pozycję triple fulla. Tutaj szczególnie jak się uczycie tego ruchu na początku, bardzo ważne jest to, żeby skupić się na maksa na bardzo wyprostowanej sylwetce, której nie gniemy na wejściu. I nie myślimy w ogóle o lądowaniu. Tutaj się skupiamy na tym, żeby być ładnie wysoko, mocno dokręcić śrubę i ścisnąć naszego twista. Przy ściskaniu twista ważne jest to, że nasze wszystkie mięśnie muszą go trzymać. Czyli nie robimy tak, że wylatujemy, nasze nogi wlaczają, lecą sobie, albo nasza klata w pewnym momencie puszcza. Mocno dociskamy naszą śrubę do końca, tylko nie robimy tego na starcie. Tutaj tylko chcemy sobie wyjść ładnie do góry, otworzyć się mocno za siebie i dopiero za sobą ściskać mocno ręce, co nada nam i ładną rotację śrubową i ładną górę przy salcie. Jeśli chcecie sobie przenieść triple fulla na twarde nawierzchnie, postarajcie się go nauczyć na początku po rundaku. I tak samo, zaczynając sobie od wprawek. Jeżeli dobrze go przekatowaliście na trampolinie, praktycznie po rundaku od razu wejdzie. Jeśli go nie czujecie do końca, bądź czujecie, że będziecie mieli za mało czasu, spróbujcie go sobie zrobić na początku z jednego skoku na trampolinie, a potem jak się uda, nawet z miejsca próbujcie go katować na trampie. I to powinno Wam pomóc w poprawie triple fulla. Dzięki wielkie, powodzenia.